Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest My Sims. I nie, to nie jest kolejny Let's Play, tylko o tych randomowych gierkach, które mówiłem, więc My Sims troszeczkę grałem. Jest to Simsy, tylko że tak jakby mamy większy wpływ na to, więc zróbmy sobie nową grę. Tutaj sobie wejdźmy. Jak nazwiemy nasze miasteczko? To nazwiemy może je... Pixel Haven. Nie, może mi jakieś copyrightsy dadzą. Może... Randomowo, o. Randomowo. To brzmi jak to jakieś prawdziwe miasto. I... Cześć, jestem burmistrz Rosalind P. Marszal. Jeśli masz chwilkę, opowiem ci historię miasteczka. Więc nie wiem, z jakiej pół godzinki sobie tutaj pogramy i ten materiał widzicie tylko i wyłącznie dlatego, że skrzeniło mi się nagranie z Lego Indiana Jonesa. Tak propos skrzenienia się, też się nagrywa, nagrywa się. Więc dobra, opowiem ci historię miasteczka. Prawdę mówiąc, to bardzo szczególne miasto. Takie kiedyś było randomowo, pełne życia, ciekawych osobowości, po prostu szczęśliwych simów. Wszystko w miasteczku było niepowtarzalne, odpowiadało bogatym zainteresowaniom mieszkających tu simów. A zawdzięczaliśmy to wyjątkowemu mieszkańcowi, który posiadał moc posługiwania się esencjami, umiał za ich pomocą budować różne wspaniałe rzeczy. Lecz pewnego dnia sławny budowniczy randomowo... Co on się nazywał? Randomowo czy co? Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, nikt nie wie co się z nim stało, ale miasteczko zaczęło się zmieniać. Mieszkańcy coraz częściej zdecydowali się na wyprowadzkę. Lecz doszły mnie słuchy, że pojawił się ktoś inny obdarzony zdolnością budowania za pomocą esencji. Ponoć przybywają do randomowo, by udzielić nam wsparcia. Nie mogę się ich doczekać. Podobno mają tu przybyć już następnym pociągiem. Ciekawe jak oni wyglądają. A propos wyglądania. Dobra, więc to jestem ja. Muszę jakoś się tutaj zrobić. Elo. Więc zróbmy się najpierw z ciuchami. O, to by do mnie pasowało. Chociaż co, weźmy sobie czapkę. Lol. R i F obracamy chyba tak, nie. Q, E? O. Nie, 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 to mi pasuje, resta morda. Zmień karnac. Bądźmy białym. Czy jakieś chcemy dodatkowe pierdołki? Lol, to jest chyba, nie wiem, Rio chyba, flaga? Nie wiem. Nie widzę tutaj żadnej zmiany. Dobra. Mój kolor włosów. O! Bądźmy niebieski, jak Sonic. Ja bym chciał zmienić ten... Mordę. O! Okulary. Wiesz co? Niech nie, pozostanę bez okularów. O, pozostanę bez okularów, tylko że... O! Żebym nie wyglądał też trochę jak baba. O! Perfekt! To prosto zarąbiście. Nazwijmy się oczywiście Pixel. Tak ludzie wyglądają jakiekolwiek let's play z Simsu. Dobra, no i jesteśmy. Wychodzimy. Stąd. Ech. Dobra. Witaj w randomowo. Chodźmy do ratuszu powiadomić burmistrz Rosalind o twoim przybyciu. Dobra, więc... I ogólnie takie małe informacje. Co do Sonic Chronicles 2? No, mówiłem już o tym na Facebooku, ale tutaj też muszę powiedzieć, że... Planuję sobie w tym roku zakupić DS-a i go przerobić. Żeby odpalać na nim gry Homebrew. I dowiedziałem się wczoraj,
że, czyli 15, że to jest ratusz, to zwykle urzęduje burmistrz Rozen. Chodź się przywitać. Dobra, strajmy w USD. Możemy przyspieszać chodząc w ścianie. Ale wracając. I dowiedziałem się, że jest coś na rodzaj RPG Makera właśnie na DS-a, stworzonego. Nigdy nie od DS-a. Jeżeli uda mi się to ogarnąć, to całe przerobienie, to i ten taki RPG Maker nie będzie do pupy oraz skończę wreszcie scenariusz do Sonic Chronicles 2, to jest jakaś mała szansa, że Sonic Chronicles 2 trafi również na DS-a. Dobra, ale zajmijmy się już tą grą. Porozmawiaj. Elo. Ja nie rozumiem Simsowego. Hej, czyżby to Pixel? Witaj w miasteczku randomowo. Tak się cieszymy, że przybywasz, by pomóc je odbudować. Trzeba wypełnić formularz rejestracyjny mieszkańca. Muszę mieć go w aktach, zanim się tu urządzimy. Czasami istnieje kilka opcji interakcji z Simem lub przedmiotami. Wystarczy wybrać kursorem żurnalną interakcję i kliknąć lewym klawiszem myszy. No dobra, no to chyba... Nie wiem. No, daj formularz. A, nagle. Nie zmieniłem głosu, kurde. Znakomicie, doskonale radzisz sobie z papierami. Och, uwielbiam papierkową robotę. Wow. Jesteś chyba jedną osobą, która to uwielbia. To wygląda wspaniale. Spoko. Już nie mogę się doczekać twojej pomocy przy odbudowie miasteczka. Doszły mnie słuchy, że nie lada z ciebie fachowiec. Ale do rzeczy, z pewnością czujesz zmęczenie. Urządźmy cię w nowym domu, za mną. Dobra, ale jak mówiłem, to nie jest nowa seria, tylko taki randomowy odcineczek, tylko dlatego, że Lego Indiana Jones, nagranie z Lego Indiana Jonesa mi się schrzaniło. Ile już mam nagrania? 7 minut. Dobra, oto randomowo, jak widzisz, miasteczko nieco podupadło, niewiele tu mieszkańców. No widzę właśnie tutaj na przykład, o. Taka sytuacja cię tutaj zastała. Lecz wiem, że dzięki twojej pracy przy odbudowie miasteczko rychło odzyska dawny blask. W ogóle tutaj jest kominek. Nie wiem, dlaczego tutaj tak z dupy stoi kominek, ale dobra. Chodźmy obejrzeć twój dom. Dobra, no i ja tu mam praktycznie luz. W ogóle nie muszę tu nic robić. Fajnie by było, gdyby cała gra była taka. No, to jest bojk hotelowy, który się wywala. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i dupa. A cóż to? O nie, tu nie ma domu, ale wstyd. Ale przecież jesteś dobrym budowniczym, spróbujmy zatem go zbudować. No dzięki, muszę sam sobie dom zbudować. To jest przestrzeń robocza budowy twojego domu. Możesz układać bloki w dwie kondygnacje. Co to jest kondygnacja? Wskaż żądany blok, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy, aby go podnieść. Potem przesuń go w przestrzeni roboczą i ponownie kliknij lewym klawiszem myszy, by go upuścić. Tryb malowania pozwala na wskazywanie elementów i zmienianie ich koloru przez klikanie lewym klawiszem myszy. Po ukończeniu domu naciśnij przycisk gotowe, nie zapomnij wstawiać drzwi. A, i taka mała rzecz. Pewnie się zastanawiacie, czy mam widescreen w tej grze. Jeżeli oczywiście gracie w tą grę i nie wiecie, dlaczego ja mam tutaj widescreen, bo użyłem modyfikacji. To jest prosty powód, że użyłem modyfikacji, która dodaje mi widescreen. No to zróbmy mój wymarzony dom. Kliknij klawiszem myszy na różnych elementach domu, aby wybrać różne rodzaje kolory i faktur. Mogę to jakoś przybliżyć? Mogę. Czy jest to dom z drewna? Możliwe? No jest, nie wiem, ale... Dobra, to już zostawmy ten. Powiedzmy, że o. Dobra, i to. Zarąbiście. Nie, dajmy tutaj sobie jeszcze jakieś okienko. Jeżeli masz ze sobą blok, którego już nie potrzebujesz, możesz go skosować prawym klawiszem myszy. Spoko. Dajmy sobie kominek.
damy sobie to coś, tego Cupidyna. Wow. Dlaczego mogę tak przesuwać? To nie ma sensu w ogóle. Bloki bazowe. Tego nie chcę, bo to jest do dupy praktycznie. Jakieś fikuśne drzwi, a co mogę zrobić? Zawsze chciałem mieć coś takiego. Jeżeli bym miał swój dom. I zmieniłem od razu tego kolor na... taki. Aha, tego nie mogę zmienić. No spoko. To chyba tyle. O, tu jeszcze mamy jakieś inne okna. To sobie tutaj wstawimy. Tu. No nie da się... O, kurde, nie da się tak po środku, kurde. Tu są jakieś inne fikuśne dachy. I tyle właściwie tutaj. Jeszcze tu sobie zrobimy takie... No właściwie co to jest? Nie, no dobra. Więc to by było na tyle z budowy domu. Tak? To jest mój dom. Taki jest mój wymarzony dom. Ale przydałby się większy. Wow, dom, jak się patrzy, jesteś naprawdę zdolnym budowniczym. No ba, w końcu zrobiłem dom w... Nie wiem, w jakieś... 30 sekund. Podobno masz prawdziwy talent posługiwania się esencjami. Nie każdy to potrafi. Esencje można znaleźć wszędzie na świecie. A simy takie jak ty wykorzystują je do robienia różnych rzeczy. Odwiedźmy miejski ogród i zobaczmy, jak działają esencje. Więc esencje to jest ogólnie główny powód tej gry. Że jest taka presja. Znaczy nie presja, ale że po prostu chcecie zebrać wszystkie możliwe esencje, jakie są w tej grze. No, i drzewka. A nie mogę już tego robić. No to nie są esencje czerwonych jabłek. Możesz je zasadzić w ziemi, aby urosły jabłonie pełne czerwonych jabłek. Jabłek. Zbierz 10 czerwonych jabłek. No kurde. Jabłek. I przyjdź do mnie, do ratusza. Mam dla ciebie coś interesującego. Musieli dać te... Otrzymałeś 2 esencje czerwonych... Jabłuszek. Już najbezpieczniej. Jabłuszka można strącać z drzew za pomocą myszy. Przesuń kursor dłoń na drzewo, po czym wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy, by je chwycić. Teraz możesz nim potrząsać. Potrząśmy drzewem. Ogólnie, jak widzicie, mam tutaj też różne opcje. Tego, że możemy też drzewo ściąć. I tak dalej. I to zaraz zrobimy. Dobra, co tu jest? Jakiś żółty kwiat. I tak, to mi się nie podoba kompletnie, więc zetnijmy. Ścięcie drzewa uwalnia wszystkie zawarte w nim esencje. Zyskujesz możliwość zebrania esencji jasnego drewna, ciemnego drewna i uschniętego drewna, w zależności od gatunku drzewa. Dobra, mamy jasne drewno. Cudeczne. Ja cały czas myślałem, że to było, wiecie, takie uschnięte jakby zasadź. Co możemy zasadzić? No, a nie przeczytam tego, przepraszam. Nie, chyba zielone jabłuszko. Podlejemy. Podlewanie drzewa powoduje jego szybszy wzrost i bardziej obfite owocowanie. Uzdrawia też też zniszczone drzewa. O, to jest całkiem fajna wiadomość. Tego nie wiedziałem. Dobra, trochę na to drzewko urosło. No nie możemy, nie wiem, zaplebić czy coś. Zaplebanić. Użyźnimy. Użyźnienie drzewa powoduje przypływ esencji, lecz także niszczy drzewo. Dobra. Możemy podlać też. No zobaczmy, jak to działa. Czy jest na serio możliwe uzdrowienie takiego drzewka? A wiesz co? Zetnijmy. Jolo. Nie, to chyba było takie zniszczone. Zasadźmy i... A żółty kwiat. A co? Dobra, i podlej. Będzie fajnie. To są takie według mnie lepsze Simsy troszeczkę, bo tutaj mamy naprawdę wpływ na praktycznie wszystko.
Całkiem szybko rosną te rzeczy. Schodźmy do... Wiecie co, rozpędźmy się trochę, bo na serio to się można w takich rzeczach rozpędzić i pójdźmy do ratusza. Tu są w ogóle jakieś materiały na domu. Myk. I ogólnie, nie wiem czy ludzie wiecie, ale Pomidor zrobił sobie taką małą przerwę, ponieważ miał swego rodzaju format komputera i no... Niestety, ale stracił swoje nagrania i teraz będzie dał tylko te takie wcześniejsze nagrania, które już dał na tuby i będzie musiał tamte nagrania, które stracił, no nagrać od nowa. Niestety. Co nie jest fajne, ale no cóż, tak się stało. Z tego co wiem, nie rozpacza, jak ze mną pisał. Nie jest z tego też szczęśliwa, ale no jakiś, wiecie, jakiejś depresji nie ma. You know what I mean. No tutaj będzie chyba jakaś esencja szczęścia czy coś. O, tak. Wiesz co? Podły bądźmy. O. Właściwie to może być złośliwy trochę bardziej, a nie. Zbierz 10 czerwonych jabłek i zanieś je burmistrz Orzaim do ratusza. Położenie ratusza może znaleźć klikającym klawiszem myszy na mapie. Dobra, ale bądźmy jeszcze dodatkowo mili, tylko żeby nasze relacje tutaj ulepszyć. A. Dobra. 10 czerwonych jabłek. A ile mamy? 5. To trochę źle. Więc co? Wyjmę sobie płytę z Lego Indiana Jonesa, bo zapomniałem ją kompletnie wyjąć. Co nie jest fajne. No tak to mój komputer tylko kolejne zżera sobie pamięć, bo się będę musiał jakąś lepszą pamięć sobie do komputera dokupić, bo tylko 4 GB i dowiedziałem się, że dlatego gry mi tak ścinały z frapsem. O, pływam! Prawie. A prawie wiele zmienia, moi drodzy. Zapamiętajcie sobie tą lekcję. Dobra. Więc nie wiem, poszukam sobie tutaj jeszcze jakiś jabłuszek. O, tu jest coś chyba. O, co to jest? Cierń. To ulepszymy. Szona. Użyźń. O. Ło. Ile ciernia? Ile uschniętego drzewa? Drewno, znaczy się. I tu zasadźmy też coś. Bo czemu nie? Ciernie sobie zasadzimy też. Zobaczmy, jak wygląda cierniowe drzewko. Ciernie chyba nie powinny mieć wody. Ale ta gra się nie szczyci, nie szczyci się wielką inteligencją. Na żółty kwiat sobie tutaj zasadźmy. Podlej. I chyba tu jeszcze sobie zasadzimy coś innego. A co ja się mówię? I ogólnie jeszcze z takich innych gier, których moglibyście nie spodziewać się na kanale. To między innymi polecona mi przez Capybara gra Antichamber, na pewno będzie, jak wreszcie ją przejdę, ale to jest taki mindfuck ta gra. Polecam ją gorąco. I jeszcze Spore. Tylko Spore będę musiał sobie, no jakby to powiedzieć, załatwić. Ale to się zbytnio nie martwię, szczerze powiedziawszy. Ale dobra. Musimy te jabłuszka wreszcie zdobyć. Mamy 7. I tak specjalnie mówię jabłuszka, żeby, bo tak jest najbezpieczniej dla mnie. Żebym się nie przejęzyczył albo coś, bo... To jest bardzo trudne dla mnie do wypowiedzenia. Ło. Wy nie mieliście jakieś mashupy przed tym odcinkiem, które stworzyłem specjalnie na taki specjal.
ze 100 widzów, z okazji 100 widzów. Więc to jest taki specjal. Ej, patrzcie, mój kursor tu został. Mogę sobie tak go olać kompletnie. Sobie przybliżyć, dać niezbyt mogę. I muszę teraz tak czekać, co nie? O, podlej. Może to pomoże. A jak może nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże może, a gdy może nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. To się nazywa talent. Nie wiem powiedzieć tego słowa, a umiem praktycznie wszelkie łamacze języka. O, tu jest jeszcze coś. Jakieś usunięte drzewko chyba. Wiedziałem. I co możemy tutaj zasadzić? Tu jest taka ładna okolica, to powiedzmy, że tutaj w takich zasadzimy sobie zielone jabłuszko. Nie chcę mi się jeszcze podlewać tego. Tu sobie jeszcze zasadzimy zielone jabłuszko. Zielonego jabłuszka nigdy za mało. Jest kwaśne, ale w tym momencie jest dobre. Dobra, wchodzimy tutaj. I jeszcze fajnie. Boże, ta gra nie ma, wiecie, copyrightu na muzykę. Chyba. Jeśli mi zdejmą film, to dowiemy się. Dobra, rozmawiamy. Czemu się jeszcze nikt mnie nie zapytał, dlaczego mam niebieskie włosy, co? Wspaniale, 10 smacznych czerwonych jabłuszek. Mam plan, jak spożytkować te esencje, użyjemy ich później, by zbudować coś dla ratusza. Hej, urządziliśmy ci warsztat, gdzie możesz majsterkować. Chodź, pokażę ci go za mną. Dobra, idźmy. To będzie pierwszy. To pierwszy. Pierwszy ten lepszy. Byłem pierwszy. He. No i dobra, chodźmy. Szkoda, że nie możemy tutaj sami chodzić, bo to było prostsze, szybsze i lepsze. Faster, bitter, dance, stronger. No i powiedzcie mi, kto zatrudnił drużynę budowlaną, która miała zbudować dom i warsztat? Hm? Nie polecam. He? O nie, znowu to samo. Wygląda na to, że musimy zbudować i warsztat. Haha. Ha. To był chyba to już taki śmiech, wiecie, niewymuszony, tylko taki z żenady kompletnej. Czas zbudować twój warsztat, nie zapomnij umieścić na nim szyld do warsztatu. Spoko. To już mi nie chcę robić na swoim warsztacie. W końcu nawet mi go nie zbudowaliście. Gdybym miał robić warsztat, na pewno go zrobił tak, o, z takich ceglanych. Nie, nie z ceglanych. Też bym go zrobił z drewna. Zrobimy tak. Dach zrobimy inny. Żeby to się nie kojarzyło z moim domem. Jasne. Nie, dobra. Nie będę tu kombinował. A ten. Drzwi. Okno, żeby mi tutaj. Żebym się nie udusił. Dobra, jakaś lampka, żebym tu mógł dochodzić. No i oczywiście ten mój szyld cały. Czy ja mogę ten szyld... O! Tak jest znacznie lepiej i mogę tą lampkę przemieścić tutaj. No i teraz chciałbym to wszystko przemalować. To mogę przemalować? Nie, metalu się nie da przemalować. Good to know. Nie. Takim się nie podobają. No biała albo czarna. No to zróbmy tak, żeby było. Żeby z dachem pasowało. Jak to też zróbmy, żeby z dachem pasowało. No i jest ok, według mnie. Nie jestem dekoratorem, więc. Powiedzmy, że jest ok. To ekscytujące, już nie mogę się doczekać rzeczy, które powstają w takim warsztacie jak ten. Na początek zróbmy coś łatwego. Chyba każdemu przyda się wygodne krzesło, prawda? Nie wiem, no ja ze swojego
zrezygnowałem, no i mam teraz łóżko, więc no nie wiem. To twoja przestrzeń robocza, aby zbudować obiekt, wypełni jego kontur blokami do, od dołu do góry. Wskaż żądany blok, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy, aby go podnieść. Potem przesuń go w przestrzeń roboczą i ponownie kliknij lewym klawiszem myszy, aby go upuścić. Jeżeli chcesz pozbyć się przenoszonego bloku, po prostu kliknij prawym klawiszem myszy. Kiedy skończysz zaciśnij przycisk gotowe, by schować obiekt do plecaka i wrócić do miasteczka. Spoko. Więc spróbujmy coś zrobić. Dobra, tu myk. Tu myk, więc to co mamy zrobić, to jest tu to co mamy użyć, jest to zaznaczone na zielono. Więc jest łatwiej. No jest krzesło. Jak to trzeba wybić? Lol. O! Excel jest mądry. Haha, nie. Żart. Dobra. I ma tak prost. O. No jest krzesło. Więc co, skoro już mamy to. Włącz tryb łączenia. Nice. Włącz tryb przezroczystości. No, nie możemy tego narysować. Narysować, pokolorować. Świetnie, podrzućmy to do twojego domu. A muszę, nie chcę mieć takiego krzesła. A właśnie, jeszcze jest dekoracja w środku domu. To jest ciekawe. No i spoko. Umieścić meble w domu lub zmienić ich położenie, kliknij przycisk wystrój wnętrz w prawym dolnym rogu. Dobra. Ponoś i upuszczaj przedmioty klikając lewym klawiszem myszy. Trzymając przedmiot możesz go umieścić w plecaku klikając prawym klawiszem myszy. Aby umieścić zrobiony przedmiot kliknij plecak, a następnie kliknij obiekt, który chcesz umieścić. Jen. Czytanie to jest na serio trudna rzecz. Wait, what? Tak. Jest równo. Chyba jest. Ale to mi się nie podoba. Wiecie co? Pobawimy się w takiego dekoratora wnętrz. Tylko dlaczego tu nie ma czegoś takiego jak łączenie? Tu by się przydało takie łączenie. Co damy tutaj? Bo strasznie bym nie chciał, jakbym, wiecie, na przykład robił coś, żeby ktoś widział to, jak wchodzi centralnie przed drzwi. Co? Łóżko damy tutaj. Przydałoby się biurko. Lustro. Lustro właściwie jest mi niepotrzebne, ale powiedzmy, że damy je tutaj tak na salon, powiedzmy. Łazienkę mam pustą, co jest dziwne. A wszystko są jakieś rzeczy nice. No i okej, chyba jest okej. Okno stąd usuniemy. Więc to, że będzie takie jedno okno, które damy tutaj. No jest spoko. A co? Mamy tu. I tu. No i jest zrobione! Mogę startować na dekoratora wnętrz 2016. Co, tyle? Bierz się za wystry. Muszę postawić to krzesło. Serio. Dobra, już niech będzie. Będzie przynajmniej z kim pograć pokera. Nie wiem grać pokera, ale dobra. Wsunięte, żeby było elegancko. Dobra. Znakomicie, zatem tak urządzasz swój dom. Aby zrobić ten projekt w warsztacie, potrzebujesz projektu. Oto kilka projektów na początek. Śmiało spaceruj po mieście, pozdrowie napotkanych pani do mnie do ratusza. Być może mam dla ciebie pracę. Burmistrz dała ci kilka nowych projektów. Znajdziesz je w warsztacie. Teraz dobrze byłoby zapisać grę. Naciśnij klawisz spacji, aby włączyć menu pauzę, po czym wybierz zapisz grę. Dobra, zapisz grę.
To będzie chyba jedyny i ostatni zapis w tym jednym filmie. Chociaż może kiedyś, jak nie będę miał co nagrywać, to może jakiś taki pseudo let's play z tego robię. Żeby wam żeby, nie wiem, odkrywać z wami tą grę, bo nie znam jej aż tak dobrze. Zróbmy coś sobie tak dla siebie, nie? Może nie z projektów, otwórz nowy przedmiot. A nie mogę tak swojej rzeczy zrobić? Krzesło, bufet, łóżko, stół. Nie. Przepraszam. Podjąc możesz używać esencji na dwa sposoby. Dobra, ble. Ja chcę to zrobić po swojemu. Dobra, myk. Jak bym chciał urządzić, gdybym miał zrobić biurko? Jak musiałoby wyglądać? Stylowo. Say what? No niech już będzie takie. No nie. O. Dobra. Tu. Trzeba mnie wnerwiają właściwie. Wiecie co? Ja mam ogólnie biurko prostokątne, więc zróbmy takie. Co damy tutaj? Ciekawe, czy mi zaraz nie będzie mówiło, że czemu wychodzę poza te linie całe. Ale też ma być symetria tutaj jakaś, no hello. Spoko. Z tego nie chcemy nic. Z tego chcemy... No, to jest za szerokie. Znaczy nie za szerokie, tylko za grube, o. Już, tego słuchaczka. Dobra. Jakiś stek na monitorze by się przydał. Dobra, nie tutaj. Tutaj. O, perfekt. Stojak na monitor jest. Więc to miałoby być. No i chyba to. Co tak, żeby było. Okej. Co właściwie chyba nie musisz to zrobić? Musisz pokryć blokami wszystkie piaski. Edytuj dalej. No co? Co dobra, niech już będzie. Nie, to będzie... to będzie takie, wiecie, na kable, że zahaczę o to kable i będę miał wszystkie kable w jednym miejscu. That's a good idea. Szkoda tylko, że komputera nie można zrobić. Dobra, więc to chyba byłoby na tyle w tym takim odcinku z randomowej jakiejś gierki. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Przepraszam, że nie było Indiana Jonesa. Będzie on prawdopodobnie jutro, ale cały czas niczego nie obiecuję. Tylko przypuszczam niestety. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie, cześć i pa pa.